Jerzy Kern, kłopoty ze śniegiem. W fabryce śniegu, za chmurami, mnóstwo roboty jest przed świętami. Bez przerwy z dołu dzwoni ziemia i zgłasza nowe zamówienia. To mówi Kraków, to mówi Brzeg, przyślijcie nam na święta śnieg. Święta bez śniegu smutne są przecież. Ile wam przysłać, ile możecie? Halo, halo, tu Zakopane! Co tam się dzieje? Co za bałagan? Mieliście śnieg dostarczyć nad ranem, a już jest wieczór i wciąż nie pada. Przyślijcie dużą partię koniecznie. W górach bez śniegu nie jest świątecznie. Wytwórnia śniegu, tu Białowieża, znana hodowla grubego zwierza. Zamówiliśmy śnieg jeszcze latem, uiściliśmy całą zapłatę. Obiecaliście nam oczywiście i w końcu wysłać zapomnieliście. A może śnieg ten po prostu spadł na inną puszczę lub inny sad? Sprawdźcie u siebie, co to stało się, bo nas tu męczą żubry i łosie. Halo, fabryka? Co to za żarty? Kto mówi? Jak to kto mówi narty? Dla nas to sprawa śmierci i życia. Bez śniegu wychodzimy z użycia. To samo zresztą dotyczy sań. Co jest z tym śniegiem? Czekamy nań. A za chmurami przez cały czas robota idzie na pełny gaz. Wielkie śnieżyce, tak jak za dziadków, robią miliony śniegowych płatków. O różnych wzorach, w różnych formatach, jakie się tylko wymarzyć da. I ekspedują w te strony świata, w których akurat zima trwa. Zamówień jednak jest masa taka, że się dyrekcji czasem chce płakać. Z tych łez wymarzną, ktoś mi to rzekł.